Okej, parę słów dzisiaj może o tendinopatii przyczepu proksymalnego hamstringa. Jak sobie narysujemy miednicę z boku i staw biodrowy i kończynę dolną, to czasami pacjenci narzekają na ból w obszarze guza kulszowego, szczególnie przy skłonach w przód. Jak teraz sobie tu z boku narysujemy jeszcze raz w powiększeniu trochę biodro, to przyczep grupy tylnej mięśni uda znajduje się na górnej części guza kulszowego. I teraz, jeżeli robię skłon w przód, czy robię martwy ciąg, cokolwiek tego typu, czy siedzę przy biurku, a w ten sposób, gdzie tułów jest pochylony, to hamstring mi się owija o guz kulszowy i wszystkie warunki spełnia, żeby mieć początek tendinopatii, czyli kompresja, czyli tarcie i naciąganie, czyli napięcie, tension. I mamy tendinopatię. Do rozpoznania jest tkliwość w obszarze guza kulszowego i bolesność przy rozciąganiu hamstringa, czyli przy skłonie w przód czy przy martwym ciągu. I teraz pokazuję pierwszą, najważniejszą część strategii leczenia tendinopatii hamstringa. Po pierwsze, zakaz skłonu w przód i nawet jak siedzę przy biurku, to po pierwsze, powinienem być odchylony. Druga rzecz, najlepiej na krzesełko nałożyć jakąś filtr czy gąbkę z otworami na guzy kulszowe, żeby nie było kompresji podczas siedzenia na twardym podłożu. A kolejną szybką rzeczą, najważniejszą do rozpoczęcia jest napięcie izometryczne. Jak sobie narysujemy w leżeniu przodem pacjenta, to tu się przyczepia hamstring. Przy napiętym i stabilnym tułowiu unoszenie kończyny w kierunku wyprostu, napina mi się hamstring, ale odwijając się od guza kulszowego. To jest początek strategii leczenia tendinopatii hamstringa proksymalnego. Izometria według wskazań 40 sekund trzymam, powtarzam kilka razy, mogę kilka razy nawet w ciągu dnia powtarzać takie napięcie izometryczne. Schodzi ból i dopiero rozpoczynam prawdziwy trening hamstringa i takie prawdziwe leczenie tendinopatii.